Mama córek lat 9 i 14. Jest z nami również Dagmara Kaczmarek-Szałkow. Dzień dobry. Mama trzech córek lat 2, 8 i 10. Czy wy jesteście też guwernantki? Ja jestem guwernantka full etatowo, że tak. I mama i guwernantka w jednym. Jak tylko wracam z pracy. Świat schodzi na psy. Etat. O, już bez przesady. No może nie, akurat psy są bardzo kochane i bardzo też wspomagają edukację naszych dzieci bardzo często. Ale guwernantka zdecydowanie. Dzieci lubicie wchodzą... zebrania szkolne? Pamiętajmy tego, że słyszą nas różni ludzie, prawda? Ja powiem, i że dzieci muszą wrócić do tej szkoły. Tak, ja bym bardzo nie chciała, żeby nauczycieli, jakoś nauczyciele to przeciwko sobie odebrali, bo to nie jest ich wina, tak? Nie, to jest system. Nie, tak. I zacznę może od tego, że na przykład w tym roku na zebraniu we wrześniu usłyszeliśmy, bo zawsze są takie komunikaty odpytywane. Było już zebranie? Były już. Ja już miałam dwa. Było. W żłobku nie zdążyłam, ale w szkole byłam. Ale z ostatniego cię wyprosili, to nie myśl, że na to cię zaproszą. Poczekaj, daj mi szansę. Znaczy chciałam powiedzieć, że tu i tak mamy lepsze warunki, bo mamy ławki takie dostosowane do wzrostu, bo my zazwyczaj w przedszkolnych tak. salach mamy zebrania. Więc tak, malutka. No i co tam się dzieje na tym pierwszym? No i na przykład jest odczytywany jest regulamin. Regulamin funkcjonowania szkoły, mniej więcej przez jakieś pół godziny pani stoi, no wiem, że musi, każą. Odczytuje nam regulamin działania szkoły. W tym roku była też odczytana taka odezwa od ministra edukacji. No i to pojawiła się zachęta do takiego klasycznego nauczania, między innymi zachęta do nauki łaciny. Kumulum dla dzieci. Ja zdawałam maturę z łaciny, przepraszam. No dokładnie. Maturę z łaciny zdawałam, ej, ustną. Dobrze, perpetuo. No tak, po regulaminie to tak około pół godziny, 45 minut trwa, więc później na sprawy bieżące w zasadzie już niewiele nie, czasu zostaje. Nie, jest kawka, coś takiego? Ale nie, była dyskusja o podręcznikach na przykład? Była dyskusja o podręcznikach, no w mojej szkole była akurat, ponieważ podręczników dzieci w klasach 1-3 nie mają. Ale po co podręczniki? Najlepsze są tak, wybory do trójki klasowej. Tak. I mamy różnych rodziców, tak? Mamy tych hiperturboaktywnych, że mamy troszeczkę za dużo, niż ta trójka klasowa może unieść, ale mamy też takich, którzy na to hasło robią... Ale tutaj mamy aktywistów, prawda? Tak. Jeśli chodzi o trójkę klasową, to... A wy co jesteście? Trójka klasowa? Nie, my jesteśmy dwójka. Jak nie jesteśmy dwójka. Ja już patentowałam, że dobrze jest się troszeczkę spóźnić, jakieś 15 minut, bo zazwyczaj wybór trójki klasowej jest właśnie na samym początku zebrania. Nie miałaś parcia na trójkę? Nie, jakoś nie, wiesz. Ale pasujesz. Miała parcie na trójkę, dlatego ale pasujesz na przewodniczącą, słuchaj. Na pewno cię typowali. A nie chciałaś być skarbnikiem? A co, on nie, do liczenia pieniędzy to ja nie chciałam moja, podziękować serdecznie wszystkim skarbnikom, bo ja uważam, też, że to jest najtrudniejsza rola. W ogóle nie mam zielonego pojęcia, dlaczego się tego podejmują, ale ja też podziwiam państwa z całego serca. Sprawozdania Dziękuję. Finansowe trzeba składać i nikt ci za to nie płaci. Bęk. Daria, tak? Twoje doświadczenia na zebraniu, opowiedz nam, za co cię wyrzucili. Nie, no to wyrzucili nie było tak, że mnie wyrzucili cię z zebrania? Nie, tylko po prostu musiałam przesiąść się do tyłu. Się bo właśnie jakby ten regulamin, no to ja niechcący, po prostu tak odruchowo, albo bardziej niechcący, no takie kurczaki Angry Birds. Czy... A, ja na przykład notuję w telefonie, więc mam uzasadnienie. Tak, a no nie było wyglądałeś. Nie mam kartki nigdy. Nie wyglądało, że ja notuję, bo ja robię na tym, yeah! No i tak widziałam, że tam inni tatusiowie też się przyłączyli. No i taka była loża klikających. No i pani powiedziała tak do mnie personalnie, żebym zespół. Tak może... Jak te regulaminy, czy coś, jak ja już je znam, była dyplomatyczna, to może przesiadła się. No i się przesiadłam i mówię, i ktoś jeszcze, jeżeli z państwa zna już ten regulamin czy coś, to potem wrócimy do spraw bieżących, zapraszam do tyłu. No i poszła jednak grupa ludzi. Ale, nie tylko wow. ja. ale to i tak...